Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja się nazywam Karolina Szymaniak. Ja się nazywam Piotr Rybson. Będziemy razem Państwu opowiadać w ramach programu, który Żydowski Instytut Historyczny przygotował na tegoroczny hybrydowy festiwal Zingera o nowoczesnym projektowaniu graficznym wydawnictw żydowskich w Polsce z małymi ekskursami w inne strony. Tak, ja dodam, że jest to takie nasze wspólne przedsięwzięcie, które żeśmy z Karoliną pomyśleli, żeby spróbować może zmapować to całe terytorium i dać tej mapie później może jakąś postać publikowaną w formie książki albo jakiegoś wielkiego artykułu, ale raczej książki, także to, co dzisiaj będziemy robili, to jest troszeczkę takim reportażem jakby z pola walki. Tak, dobra, to chyba, tak, reportażem też takim szybkim przeglądem, także nie będziemy się zatrzymywać nad wieloma kwestiami, ale będzie też pod koniec szansa zadawania pytań, czat jest moderowany i tutaj pani Ola z Instytutu też naszego będzie tutaj Państwu pomagać zadawać pytania, ewentualnie chyba też można włączać się dźwiękowo, ale to ja już na tym się nie znam. Tutaj i na koniec właśnie będzie okazja do pytania, porozmawiania o jakichś kwestiach, po których żeśmy się tylko tak, że tak powiem, naskórkowo gdzieś tam, które naskórkowo tylko poruszyliśmy, gdyby Państwa to ciekawiło. To co, to zaczynamy. Dobrze, to może ja zacznę od kilku kwestii takich ogólnych. Projektowanie graficzne, nowoczesne projektowanie graficzne jest obszarem, który był poddawany wielu badaniom, analizom, zwłaszcza w końcu XX wieku i na początku naszego stulecia. I o ile można powiedzieć, że te takie wielkie formacje projektowania, które pochodzą już to z Niemiec, z ekspresjonizmem, Bauhausem i innymi kierunkami, czy to z Włoch, z futuryzmem, czy z Rosji, z futuryzmem, konstruktywizmem i tak dalej, zostały dość wyczerpująco, myślę, przedstawione, omówione, przedyskutowane i komentowane na setki sposobów. O tyle do niedawna zarówno projektowanie, nowoczesne projektowanie kultury żydowskiej, ale również projektowanie w nowoczesnej kulturze polskiej nie było szczególnie przebadane, tym się jakby specjalnie nie interesowano, a wydaje się, że jest to bardzo ważny obszar i pewnie wyniknie to z naszej dzisiejszej prezentacji, dlaczego on jest ważny. Ta nowoczesność w projektowaniu, która zaczęła się z nowoczesnymi izmami, kierunkami w sztuce, takimi jak futuryzm włoski czy ekspresjonizm niemiecki, ale również ekspresjonizm szerzej rozumiany europejski i polski, i hiszpański, belgijski i inny jeszcze, czy futuryzm rosyjski, w pewien sposób dekonstruowały taką tradycyjną postać tego, co rozumiano jako dobra publikacja, dobra dla danej nacji, dla danej społeczności, czy dla danej warstwy społecznej. I to, co się dzieje na początku ubiegłego stulecia, na początku XX wieku, to z jednej strony na skutek przemian technologicznych, cywilizacyjnych następuje szereg dynamizacji, można by powiedzieć, w tym polu projektowania. Z drugiej strony w płaszczyźnie takiej tożsamościowej, na skutek rozpadu imperiów po I wojnie światowej, no obserwujemy ogromny zwrot ku kształtowaniu i budowaniu tożsamości lokalnych, zwłaszcza w Europie Środkowej. I tutaj zarówno kultura polska, kultura ukraińska, kultura żydowska szuka właściwych form wyrazu. Tymi impulsami, z których czerpią owe kultury lokalne, jest bez wątpienia rewolucja typograficzna futuryzmu, jeśli chodzi o projektowanie graficzne, a więc uwolnienie formalne, ale z drugiej strony też
taki ogromny nacisk położony na formę, który jest widoczny w ekspresjonizmie, który no, jako ta ekspresja wyraża nie tylko sprawy dotyczące jednostki, zwłaszcza po tych dramatach, turbulencjach, które przechodził świat na początku naszego wieku, ale również to wzmocnienie zainteresowania formą, które, jak zaraz zobaczymy, zaczyna dotykać rozmaitych ugrupowań i nacji. I na ziemiach polskich, mówię na ziemiach polskich, ponieważ to terytorium po I wojnie światowej no było, jak wiadomo, złożone z różnych obszarów dawnych zaborów i administracji, ale również wpływów kulturowych, pojawiają się zarówno ekspresjonizmy, to ekspresjonizm taki powiedziałbym zachodni w Poznaniu, zgrupowane wokół czasopisma Zdrój i grupy artystycznej Bunt, jak i ekspresjonizm małopolsko-warszawsko-lwowski, powiedziałbym, który nazywa siebie formizmem po to, żeby podkreślić, że ta forma jest czymś niezwykle istotnym dla dzieła artystycznego, ale co ważniejsze chyba i co dotyczy naszego dzisiejszego spotkania, ta forma w pewien sposób jest również ekspresją swojskości, lokalności, narodu, nacji, czy jakkolwiek by to nie nazywać, i ta forma powinna być prymarna wobec treści, ona powinna oddawać ducha miejsca, ducha społeczności i tak dalej. To od samego początku jest bardzo skomplikowana oczywiście i okrętna sprawa z tą formą narodową, ponieważ jak zobaczymy z perspektywy formy narodowe, lokalne zaczynają wraz z upływem lat upodabniać się bardzo do siebie i trudno je tak na pierwszy rzut oka różnicować, że coś jest bardziej niemieckie, a coś jest bardziej żydowskie czy polskie. Niemniej, a do tego jeszcze w tym wczesnym okresie, zwłaszcza w środkowej Europie, no dochodzi do dość osobliwych spotkań, powiedziałbym, w tych planach budowania tożsamości, no bo formiści, którzy zwracają się ku ludowości podhalańskiej, ku takim motywom ludowym, bardzo tutejszym, ku drzeworotowi ludowemu i malarstwie na szkle, jednocześnie sprzęgają swoje siły z futurystami, którzy mają bardzo złożone często swój background kulturowy. I tutaj widać pośrodku okładkę reprodukowaną, pierwszy tomik Anatola Sterna z drzeworytem polsko-żydowskiego artysty Marka Szwarca, czy też na samym dole, po prawej stronie, tomik wydany we Lwowie poezji polskiego autora, ale żydowskiego pochodzenia, Bolesława Dana, który jest zilustrowany w całości w takim ekspresjonistycznym stylu przez Ludwika Lillego. I może jeszcze zanim oddam głos Karolinie, dwie kwestie, które dotyczą każdej z wymienionych społeczności, ale interesuje nas tutaj kultura żydowska i kultura jidysz szczególnie. Otóż pewnie trudno powiedzieć, że akurat dla tej nacji to było szczególnie ważne, żeby znaleźć postać, nowoczesną postać, nowoczesną formę ekspresji w swoich publikacjach, bo to była rzecz w sumie dość wspólna dla wszystkich tych nowych państwowości, a Żydzi oczywiście byli nacją, która państwowości wówczas posiadała i to ich odróżniało. Natomiast wszyscy borykali się z tym czymś, co było przeszłe i co ewidentnie nie było adekwatne do potrzeb nowej chwili. I w przypadku każdej z tych kultur te przeszłości były bardzo silne, bardzo mocno eksponowane i bardzo mocno obecne na rynku duchowym i rynku wydawniczym, tak w kulturze wśród artystów żydowskich. Takim niezwykle ważnym artystą był Efraim Mojżesz Lilien, który miał bardzo ugruntowaną pozycję na
europejskim rynku wydawniczym, powiedziałbym, ale z punktu widzenia nowoczesnych, no to on reprezentował taką europejską stylistykę bliską Berzleiowi, secesji, i w żaden sposób, mimo tego, że tematyka żydowska tu się pojawia, zwłaszcza w tym niezwykle popularnym tomiku Lieder des Ghetto, to jest tłumaczenie z angielskiego wydania Pieśni z getta, to nie było coś, co było bliskie nowoczesnym poetom, artystom, zwłaszcza tym, którzy chcieli odnowić kulturę jidysz i ją upowszechniać. Podobnie zresztą jak i inne próby znalezienia takiego języka wernakularnego, powiedzmy, tutaj po lewej stronie widzą Państwo wydane w Warszawie w 1909 roku wybór dramatów Pereca, który jest ilustrowany, opracowany graficznie przez Szymona Berkratkę, który stara się nadać tutaj taką formę, powiedziałbym, blisko wschodnią, odwołując się do tradycji, do dawnej, starożytnej tradycji żydowskiej, czy też po prawej stronie, mniej więcej z tego samego czasu, z 1905 roku, polskojęzyczne wydawnictwo Safrus, które jest w całości opracowane graficznie i zilustrowane przez niezwykle ważnego artystę, jakim był Wilhelm Wachtel, ale on tworzy również w jakimś takim stylu symbolistycznym, który do potrzeb nowoczesnej kultury żydowskiej nie bardzo przystawał. Karolina. I ten tutaj widoczny, w sensie Perec, widoczny, zaraz ja tu włączę sobie kursor, widoczny tutaj Perec, którego ilustrował Kratko. To on też na początku wieku, to jest pisarz jidysz, urodzony w Zamościu, mieszkający w Warszawie i tutaj tworzący bardzo ważny ośrodek intelektualny wokół siebie, stawia takie pytanie bardzo mocno, to znaczy, co to znaczy nowoczesna sztuka żydowska, nowoczesna literatura żydowska i jaki jest jej relacja do kultury europejskiej, co to znaczy, czy ta kultura ma być, trawestując sławne, niesławne powiedzenie, żydowska w treści, europejska w formie, czy europejska w formie, żydowska w treści, na czym polega ta interakcja. I bardzo wyraźnie mówi, że w sensie kultura żydowska po prostu jest też elementem, to Piotr podkreślał, to znaczy, że te przemiany, które zachodzą w projektowaniu graficznym żydowskim, są elementem szerszego zjawiska europejskiego. Natomiast rzeczywiście to, i też Piotr podkreślał tutaj to, że w zasadzie trudno tutaj mówić o jakiejś odrębności, natomiast ta odrębność jest odczuwana przez samych twórców kultury żydowskiej. Kultury żydowskiej, która jest kulturą bezpaństwową, i to jest jedna ważna różnica, to znaczy ta diasporyczność sprawia, że rzeczywiście pomysł na tworzenie nowoczesnej, też narodowej kultury żydowskiej w diasporze staje się dużo ważniejsza niż koncepcje budowania państwowości. Oczywiście to jest tylko w tym nurcie myśl tak zwanego nacjonalizmu diaspory, który wiąże przyszłość żydowską z rzeczywiście pozostaniem w diasporze i tutaj tworzeniem jakby swojej przyszłości. Troszeczkę to się ma inaczej w projektach sionistycznych, które również, dla których też bardzo ważne jest w sensie grafika, projektowanie graficzne ma niesłychane znaczenie i które mają wymyślić nowego człowieka, że tak powiem, postdiasporycznego, też właśnie tam odcinając się od tradycji diaspory. Natomiast to, co jest ciekawe i co będziemy widzieć tutaj w tej prezentacji, te tradycje i te pomysły różnych grafików się przecinają, spotykają. Często to są ci sami artyści, którzy współpracują z politycznie różnymi, czy w sensie ugrupowaniami, instytucjami, czasopismami. To, co tu jest jeszcze i ten projekt, że tak powiem, ufundowania nowoczesnej tożsamości żydowskiej w diasporze, na kulturze, na wysokiej kulturze, na kulturze elitarnej, na kulturze, która
która będzie kulturą, że tak powiem, pełną gębą współuczestniczką przemian kultury europejskiej. To jest pomysł, który tak wyraźnie zaczyna się rodzić w Rosji, ale na początku, i o tym za chwilę będziemy opowiadać, i ta potrzeba, że tak powiem, jest ta potrzeba stworzenia nowego idiomu graficznego i też idiomu graficznego w sensie plastycznego, ale też idiomu graficznego, jeżeli chodzi o liternictwo i o czcionki, zrodzona gdzieś właśnie na początku XX wieku, te poszukiwania i znajdująca swój pierwszy taki sformułowany program w Rosji, szczególnie rewolucyjnej Rosji, również przychodzi do Polski. Tutaj patrząc na tego Kratkę i tego Liliena, który zresztą ilustrował wydanie niemieckie poety jidyszowego. Lilien jest kojarzony przede wszystkim z sionistycznym, że tak powiem, sferą wizualną, natomiast to jest Moris Rosenfeld, rewolucyjny jidyszowy poeta. I tutaj Państwu ciekawy, taki wydaje mi się, fragment z dyskusji, która się ukazała na łamach Grafiki Polskiej, jakby taki punkt odbicia od tych właśnie tradycyjnych, jednak symbolistycznych idiomów. Zresztą Perec, którego Kratko ilustrował, był też symbolistą inspirującym się, czy tam pozostającym w dialogu również ze Stanisławem Wyspiańskim. I tutaj ten fragment takiej dyskusji o tym, co, jak zrewolucjonizować czy zmodernizować drukarstwo żydowskie, zaczyna się od takiego akapitu. To też pokazuje, jak myślano wówczas o dorobku kultury żydowskiej w kontekście polskim. I to, i tutaj może przeczytam, a potem jeszcze skomentuję. Zdziwią się zapewne czytelnicy Grafiki Polskiej, widząc ten nagłówek, i pomyślą, co ma wspólnego Grafika Polska z kwestią czcionek żydowskich. No i tutaj później autor uzasadnia, że w Polsce produkuje się po prostu sporo i drukuje po prostu druków żydowskich, i jest to też kwestia biznesu polskich drukarni i wydawców, a także, że Grafikę Polską czytają drukarze żydowscy, którzy czerpią z niej swoje wiadomości. Natomiast tak, to pytanie, które tutaj tak jest postawione, że taka wątpliwość, która się może zrobić, czy grafika żydowska jest częścią historii grafiki w Polsce, wisiało nad tymi historiami, nad tym myśleniem o historii projektowania graficznego bardzo długo. Tak jak Piotr mówił, ono było samo zaniedbane, a książka Piotra Niegęsi czyniła zadość w sensie temu zaniedbaniu, w sensie dokonaniom grafiki, i jakoś radziła sobie z tym zaniedbaniem. Też to była taka książka, w której, przypomnę, bo Piotr to tego nie powie, gdzie pojawiały się też druki żydowskie w językach żydowskich, czyli w języku hebrajskim i w języku jidysz. I ta opowieść, którą Piotr wtedy sformułował w tej swojej pracy, była taką odpowiedzią, którą tutaj w tym 23, na ten problem, który w 23 roku na łamach Grafiki Polskiej został postawiony. Autor tego krótkiego tekstu dyskusyjnego zwraca uwagę, że czytelnik żydowski jest po prostu już zmęczony brakiem nowoczesnego idiomu graficznego, ponieważ biorąc książkę wydaną 100 lat temu, biorąc książkę współczesną, nie jest w stanie odróżnić jej i nie jest w stanie czuć, że czyta rzecz pochodzącą ze swego czasu, i podkreśla konieczność właśnie stworzenia nowych, tutaj akurat nowych czcionek, ale ten apel o stworzenie nowych idiomów graficznych żydowskich to jest co najmniej, prawda, powtarzane już od jakiejś niemal dekady, i pierwszy raz właśnie tak wyraziście sformułowany jako program też instytucji kulturalnej zostaje sformułowany w Rosji, w rewolucyjnej Rosji, w instytucji, którą najczęściej kojarzymy z dokonaniami właśnie żydowsko-rosyjskiej awangardy i z rewolucją w żydowskim projektowaniu graficznym, czyli z instytucją Kulturliga, czy Kulturligę, jak mówimy w jidysz, która powstała w kwietniu 1918 roku w Kijowie i działała w rewolucyjnej Rosji do lat 20., gdzie później po prostu ze względu na presję ze strony państwa i ograniczenia działalności przestała być instytucją niezależną, chociaż samo wydawnictwo dalej wydawało książki, nie realizując tego programu, który został sformułowany w 18 roku, tworzenia właśnie świeckiej, autonomicznej przestrzeni żydowskiej kultury,
która gdzieś tam w nawiązaniu, tutaj ten pomysł początkowo był rzeczywiście taki, w nawiązaniu do tradycyjnych, do tradycji wizualnych żydowskich, szuka i jednocześnie w dialogu z poszukiwaniami nowoczesnej sztuki szuka tego nowoczesnego idiomu żydowskiego i rzeczywiście te pierwsze dokonania Kulturligi i artystów Kulturligi są wyraźnie gdzieś tam nawiązują też do na przykład do dekoracji synagogalnych, do eksperymentują również na przykład ze zdobieniami macew, jednocześnie również nawiązując do na przykład tradycji ludowych rosyjskich. Tutaj Państwo widzicie dwie prace tego samego artysty, Józefa Czajkowa. Tutaj widać jego sygnaturę, T to jest pierwsza litera jego imienia w języku jidysz, Czajkow. To jest takie wydawnictwo muzyczne akurat, które to jest wydanie wierszy dla dzieci Pereca. Tego rzeczonego Pereca, który tak jako pierwszy stawia wyraźnie ten problem, co to znaczy nowoczesność żydowska i który jest takim patronem tych różnych poszukiwań, takim patronem, którego w zasadzie nawet awangarda nie chce tak radykalnie odrzucić. A tutaj to też jest ciekawy i ważny wątek, to jest wydanie baśni braci Grimm, tłumaczenia baśni braci Grimm na język jidysz. I ten pomysł także, żeby całe to dziedzictwo nieżydowskiej kultury włączyć w obszar kultury nowoczesnej żydowskiej, która będzie stanowić fundament tej nowej narodowej tożsamości żydowskiej w diasporze jest bardzo ważnym elementem i też wiąże się w związku z tym, z jakich źródeł czerpali ci różni artyści, którzy swoje propozycje, odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy nowoczesne projektowanie żydowskie graficzne i co to znaczy nowoczesna sztuka żydowska, proponowali. Tutaj mamy dla Państwa, Piotrze, to co, tak po prostu może przyjdziemy, czy będziemy... Ja myślę, że musimy przejść, ponieważ my sobie tutaj gadu i to chyba jest ciekawe, a mija prawie pół godziny naszego spotkania, więc, a mamy jeszcze do zaproponowania sporo, więc może powiemy w skrócie o kilku tylko artystach, którzy działali na wschodzie. Tutaj Karolina wymieniła Józefa Czajkowa i dajemy dla każdego z tych artystów po kilka przykładów czegoś, co najczęściej się nazywa ekspresjonizmem żydowskim, ale jak widzą Państwo, to nie są wcale wszystko takie proste rzeczy. Tutaj są i elementy kubizmu i tak jak wspominała Karolina, elementy czerpane z tradycji ornamentu żydowskiego, no w ogóle sięgnięcia ku tak zwanej ludowości, czemuś, co jest identyfikowane jako prawda, będące właściwe, źródłowe i tak dalej, ale jak to oglądamy, to przeszło mi też do głowy, jak silną rolę odgrywał w tym wszystkim teatr i pewna teatralizacja, bo przecież i sposób kształtowania kadrów tutaj w tych ilustracjach i rola takiego teatru jak Habima w ożywieniu tej kultury żydowskiej jest niezwykle silna, więc jak będziemy analizować, nie dzisiaj, ale myślę w takiej formie, gdzie będziemy można to przeczytać, to tutaj tych wątków jest bardzo wiele. Wśród tych artystów znajdują się też wielkie, znane wszystkim nazwiska, takie jak El Lisicki, mignął przed chwilą, który ilustrował książki dla dzieci przede wszystkim, w języku jidysz, czy Marc Chagall, który jest no, oczywiście uważany za tego takiego arcyżydowskiego, europejskiego artystę, ale jak sądzę, mimo jego sławy i on był używany jako artysta już na on czas sławny, prawda, i przedrukowywany w różnych publikacjach również w Polsce, to akurat konkretnie jego wpływ na kształtowanie się tego języka kultury wizualnej, kultury jidysz, może nie był tak kluczowy jak w przypadku Lisickiego, na przykład Czajkowa, Berry Baka czy innych. Tutaj właśnie widzimy tych jeszcze kilku innych artystów, których wybór tutaj mamy, i Berry Baka po prawej stronie, mamy Altmana, dwie grafiki tutaj, ja też włączę może ten kursor, jeśli mi się uda tutaj tak po
lewej stronie z kolei oraz w centrum znajduje się praca Marka Epsteina. Wszyscy ci artyści zaczynali od takiego, no, nazwijmy to skrótowo, ekspresjonistycznego stylu, chociaż to, co robi po prawej stronie Ber Rybak ekspresjonizmem, pewnie trudno nazwać, to jest jakaś inna, inny tutaj termin by się należał. Natomiast oni wszyscy przesuwają się dość szybko po kilku latach w stronę bardziej takiej konstruktywnej, uporządkowanej formy graficznej. No i teraz przejdźmy do Kulturligi może w Warszawie. Karolino, czy... Tutaj widać katalog Kulturligi z 1931 roku i widać ten ruch od ekspresjonizmu, który był jednym z najważniejszych, najpotężniejszych, że tak powiem, nurtów w tym żydowskim projektowaniu graficznym, do konstruktywizmu, który w latach 30. zaczyna, od połowy już w zasadzie lat 20. i w latach 30. zaczyna dominować również w żydowskim projektowaniu graficznym. Kulturliga, jak mówiłam, przenosi się do Warszawy i tutaj zaczyna działać w latach 20., początkowo próbując być organizacją apolityczną, później z różnych powodów apolitycznej jej się być nie udaje, zostaje zdominowana zasadniczo przez Bund, czyli Żydowską Partię Socjalistyczną. Nie jest to jedyne wydawnictwo, bo rzeczywiście tak łatwo kojarzymy sobie Kulturligę też poprzez te osiągnięcia żydowsko-rosyjskie awangardy z tym nowoczesnym projektowaniem żydowskim, ale tych wydawnictw było więcej, tutaj kilka jest tylko wymienionych w Warszawie i wiele z nich również w sensie uczestniczy po prostu w tym projekcie stworzenia nowego graficznego idiomu żydowskiego. Tutaj przeskakuję to szybko, żebyśmy przeszli do mięsa. Tutaj jest kilka winiet ważniejszych wydawców, nie tylko polskich tutaj i nie tylko warszawskich. Tutaj w środku jest sam Mowileńskie Wydawnictwo Kleckina, które do Warszawy się przeniosło. Ale tutaj może po prostu przeskoczymy nad tym, żeby jednak omówić rzeczy bardziej nas ciekawiące, czyli ekspresjonizm, Piotrze. Ja, szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś ty, Karolina, powiedziała dwa słowa, ponieważ to jest naprawdę twój obszar, który przekopałaś do samej głębi. Dobrze, to jest też prawda i to dobrze, zamiast dynamicznie zmieniać. Tutaj to jeszcze powiem, może krótko dwa słowa, że mimo, że Kulturliga rzeczywiście z tą żydowską awangardą, tu widzieliśmy kilka nazwisk, takich jak Lisicki, Szagal, Czajkow, Bery Rybak, jest kojarzona, to w Polsce pierwsze wydawnictwa awangardowe żydowskie nie były wydawane pod egidą Kulturligi, a co więcej Kulturliga, tutaj widzimy, będę pokazywać pierwsze ugrupowanie żydowskie Junkidysz, powstałe w Łodzi. Jego spiritus movens przybyły wówczas z Moskwy, Mojżesz Broderson, między innymi, to znaczy taka główna postać i szereg różnych artystów i pisarzy, między innymi Jankiel Adler, między innymi Marek Schwarz, współpracowali z tym pismem. Tutaj to pismo miało własne wydawnictwo i wydawało szereg różnych publikacji. Tu jest czasopismo grupy. To, co tu jest ciekawe i o czym jeszcze będzie, co będziemy jeszcze widzieć, to tutaj, jeżeli chodzi o te rewolucje w czcionce, to pismo, ta fuzja, gdzieś tam poszukiwanie, też fuzja kultury, bo tutaj bardzo wyraźnie jest taki pomysł fuzji różnych rodzajów duchowości hasyckiej, duchowości buddyjskiej. I ta fuzja też ma się odbywać właśnie w idiomie graficznym i tutaj widzimy zetknięcie się różnych czcionek. To jest czcionka, którą pisze się zwykle tradycyjne, religijne teksty, którą jest zapisany tytuł czasopisma i nazwa grupy. Tutaj obok mamy okładki dwie Władysława Zewa Wolfa Weintrauba, wyraźnie inspirowane, jak się wydaje, Henrykiem Berlewim, który u nas się pojawi za chwilę. To jest okładka grupy futurystyczno-ekspresjonistycznej Haliastre, to właśnie tego pisma, ja to teraz tu skrócę, kiedy popadła decyzja, podjęto decyzję o wydawaniu pisma w Warszawie grupy awangardowej, wydawało się oczywistym, że będzie je wydawać Kulturliga. Kulturliga się obawiała jednak takiego pisma, obawiała się, wydaje się, z politycznych też powodów i zgodzili się co najwyżej dać im zaliczkę
po cichu na przyszłą sprzedaż, natomiast nie firmować tego wydawnictwa awangardowego. Tutaj widzimy, to jest bardzo interesujące, tutaj mamy po prostu napis, jak operuje się też literą, o tym będziemy jeszcze troszeczkę mówić, ale tutaj ten taki płomień, który Państwo widzicie, układa się, jest złożony z liter nazwy Haliastre, czyli Hałastra po polsku, które tu spadają w ostatnią literę E. Tu jeszcze mamy Stegola od E, to jest znak akurat samogłoski oznaczający, w sensie używany w języku hebrajskim. Tutaj pojawia się w napisie Widysz, co się czasem w takiej typografii jeszcze tradycyjnej przełomu XIX i XX wieku pojawiało, a z drugiej strony tworzy jakiś taki żart graficzny, jakąś taką, nie wiem, buźkę, bardzo jakiś taki niepokojący tutaj element, i tutaj ściśnięte mamy te na przykład napisu, i to całość tworzy, przypomina taki, no, najsłynniejszą być może z tego okresu okładkę Berlewiego do poematu Die Coupe. I trzecia okładka do pisma awangardowego Albatros. Tutaj ten napis Albatros, który tutaj Państwo widzicie, jednocześnie mamy tutaj, tak jak Państwo spojrzycie, układają się litery i te fale morza również w kształt Albatrosa. To jest pismo edytowane przez Uriego Zwigrinberga. Bardzo ciekawe, bo pokazuje szybką ewolucję właśnie tych idiomów graficznych od ekspresjonizmu. Tutaj pierwszą okładkę robił Weintraub, drugą robił Marek Schwarz, i tam, no, taki, że tak powiem, czołowy ekspresjonista, ale już tam w typografii widać, że to zmierza w tej okładce Schwarza, której tu nie widzimy, w stronę konstruktywizmu. I trzecia to jest typowo konstruktywistyczna, berlewowska okładka. Tutaj, żebyśmy, teraz chyba zrobimy jednak przegląd, co szybki, żeby pokazać Państwu ten, że tak powiem, te publikacje ekspresjonistyczne. Tu są związane dalej z grupą Jung Yiddish. Mamy pracę i samego Brodersona, i innych artystów związanych z grupą. Tu chcesz... To jest akurat Adler, który robi Brodersona, prawda, w tej książce. Tak. Jego portret, jako. Tak, niejako. Natomiast Brodersohn sam też był grafikiem, nie był tylko poetą, natomiast też sam przygotowywał grafiki do swoich prac. I tutaj mamy szereg tych publikacji, które wyszły pod egidą Jung Yiddish. I tutaj również to też jest charakterystyczne, taka dwujęzyczne ogłoszenia dotyczące różnych wydarzeń. Tu akurat Dawida Hermana, dla uczczenia wieczór, to jest człowiek teatru, nawiązując do tego teatralnego wątku, który Piotr zaczął. Co jest ciekawe, bo awangarda jest bardzo zmaskulinizowana, to wokół grupy Jung Yiddish też z grupą współpracowały i orbitowały artystki awangardowe, które ale to Państwu o tych próbach opowiemy troszeczkę w innym dziale, które rzeczywiście przygotowały, nie wydane co prawda przez samo wydawnictwo Jung Yiddish, ale wydane w Łodzi w tamtym czasie, bardzo ciekawe takie przykłady książek artystycznych, jednych z ciekawszych, które w tym czasie, myślę, powstają. Dalej idąc tutaj widzimy jeszcze też tutaj okładkę Weintrauba do poematu Uriego Zwigrinberga, ekspresjonistycznego poematu Mefisto, i tu znów mamy, proszę zobaczyć, że ta plastyczność, oczywiście dla kogoś, kto nie zna alfabetu hebrajskiego i jidysz, jest trudno, to funkcjonuje jako jakoś taki graficzny kształt, natomiast to są litery tytułu Mefisto. I to operowanie liternictwem jidyszowym, znakami alfabetu hebrajskiego jako właśnie materią plastyczną jest bardzo charakterystyczne dla tego momentu poszukiwań, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne. Tutaj też takie się pojawia to jakieś niepokojące oko Mefistofelesa. A obok umieszczony w tym samym poemacie portret autora, autorstwa Henryka Berlewiego. I tutaj właśnie pojawia nam się Berlewi, i to jest ta okładka Die Coupe, poematu popogromowego autorstwa Pereca Markisza, jednego z czołowych pisarzy awangardowych literatury jidysz. Myśmy widzieli już, to jest ciekawe,
teraz szybko przeskoczę, inną okładkę do tego samego poematu stworzoną przez Józefa Czajkowa. Zupełnie, zupełnie inna okładka. Ta natomiast jest rzeczywiście taką najbardziej słynną, najbardziej stereotypową, że tak powiem, przykładem tego ekspresjonizmu żydowskiego w projektowaniu graficznym. Tutaj mamy imię i nazwisko, w sensie autora, tu mamy Die Kuppe, napis i one się układają właśnie, te litery, też taki płonący stos, bo ten poemat zaczyna się od obrazu właśnie stosu gnijących ciał po pogromie, takiego bardzo ekspresjonistycznego rzeczywiście opisu, także tutaj wybitnie rzeczywiście Berlewi interpretuje ten poemat. Berlewi, który ma bardzo wyraźną świadomość tego, że dokonuje pewnej rewolucji. Tutaj fragment Państwu przeczytam z wywiadu z nim. On opowiada coś takiego. Opanowała mnie wówczas psychoza szukania. Chciałem znaleźć drogę do specyficznego żydowskiego stylu, żydowskiego prymitywizmu. Rezultatem tych starań i poszukiwań były moje ówczesne obrazy, żydowskie wesele, portret romantyczny i wiele innych płócien. Postawiłam sobie wtedy za zadanie spróbować złączyć żydowską odrębność z osiągnięciami nowoczesnego malarstwa europejskiego, czyli to jest ten cały czas ten zakład tego, o czym tu Państwu opowiadamy. Zajęłam się również żydowską grafiką, która dotychczas była zaniedbana, dyletancka i banalna. Także Berlewi tu się stawia w pozycji pioniera, też zupełnie, że tak powiem, zapoznając czy udając, że nie pamięta o tych osiągnięciach rosyjskiej awangardy i tych różnych próbach, które równolegle z jego próbami się dokonują. Zaprojektowałam okładki do Kupy Markisza, tutaj Państwo widzicie, In Land von der Weissel Perlego, to będziemy oglądać jeszcze za chwilę, Tirnfenster Kaganowskiego, Kaprizn Segałowicza, tu akurat mamy Zeitige Treuben, również tego samego autora, do Uriela Kosty i innych. Potwierdzeniem tego, że moje dążenia do tworzenia nowego żydowskiego stylu graficznego odniosły choć częściowy sukces, można upatrywać w licznych imitacjach, które pojawiły się w krótkim czasie. Renata Piątkowska podejrzewa, że między innymi to jest przytyczek do Weintrauba, który naśladował. Widzicie Państwo wyraźnie, że tutaj inspiracje u Weintrauba w tych okładkach Hałasu i Albatrosa były znaczące. Jeśli można słowo, Karolino, wejść w słowo tutaj, bo myśmy ułożyli to też tak, żeby nie ujmując nic Henrykowi Berlewiemu, który był rzeczywiście bardzo wybitnym artystą i wybitnym projektantem, jednak pokazać niezwykle szybką dynamikę przemian, za którą zresztą stoją wydarzenia związane z innymi osobami. Otóż ta okładka tutaj po lewej stronie jest projektem wykonanym w roku 20, a dwie następne rok później. Rok później, czyli wówczas, kiedy Berlewi spotyka się z El Lisickim w Warszawie, który zresztą u Henryka Berlewiego pomieszkuje przez jakiś czas, bo on w Warszawie spędza tutaj kilka miesięcy, jadąc do Berlina. Później zresztą Berlewi sam wyjeżdża do Berlina i spędza tam, jeśli dobrze pamiętam, kawałek 22 i 23 roku i zaczyna zmieniać całkowicie tą ekspresyjną swoją paletę środków, zmierzając ku temu, co widać tutaj, a więc konstruktywistycznemu, czy on, jak on by powiedział, mechanofakturowemu sposobowi potraktowania płaszczyzny, ta mechanofaktura jest najbardziej może widoczna tutaj w okładce do książki Talfira Legion. Tutaj. Dobra, to dalej. No tak, musimy troszeczkę przyspieszać i jak można widzieć po tej całej sekwencji obrazów w połowie lat 20. ekspresjonizm staje się bardzo już demodé i bardzo passé i nie tylko w kulturze żydowskiej czy w kulturze sfery jidysz, ale również i w kulturze polskiej i tak dalej, konstruktywizm zaczyna być tym nurtem, który przemawia za racjonalnością konstrukcji utworu literackiego, budynku, plakatu czy kształtu książki. I tutaj jest cała gama artystów. Nie wszyscy zresztą przez nas są rozpoznani, bo o ile wydaje mi się, że to jest okładka kalendarza, tutaj z tym fotomontażem
Teresy Żarnowe-Równy, o tyle te dwa pozostałe projekty chyba nie wiemy, kim są ich autorzy jeszcze to wszystko przed nami. W każdym razie warto zwrócić również uwagę i na to, że no, pismo hebrajskie, jak mało które, nadaje się do takiej konstruktywistycznej terapii, bo ono ma zarówno niezwykle ekspresyjny potencjał, jeśli chodzi o ukształtowanie elementów poszczególnych liter, jak również dość kwadratowy charakter, który no bardzo sprzyja do tego, żeby budować jak z klocków rozmaite kompozycje, i to zresztą widać w szeregu projektów w Rosji czy na Ukrainie robionych przez wspomnianych uprzednio artystów. My ten katalog twórców zamykamy tutaj jednym, innym nieco artystą, związanym z grupą Jung Wilne, Mencjonem Michtomem, który był no, takim czołowym grafikiem wydawniczym dla tego ugrupowania, i tutaj widać jego projekty z końca lat 20., z lat 30. I nawet z lat 40. robionych w Wilnie. I to jest już przedstawiciel innego pokolenia, przedstawiciel pokolenia, któremu pewnie jakby artystycznie znacznie bliżej do grupy krakowskiej czy do tej formacji, dla których Berlewi, Strzemiński, Katarzyna Kobro czy Teresa Żarnowe-Równa, no to już jest po prostu, to są starsi koledzy, którzy przemawiają nieco starszym również językiem plastycznym. I na koniec chyba tej prezentacji dzieł, bo później jeszcze szereg rzeczy ogólnych postaramy się powiedzieć, to musimy robić bardzo ekspresowo. Chcemy pokazać takie projekty wydawnicze, które są dość wyjątkowe. One są bliższe temu, co nazywamy książką artystyczną, również przez swój taki handicraftowy, manualny charakter. I być może za prawzór tego typu produkcji należałoby przyjąć pierwszą publikację, jeśli się nie mylę, Karolino, Mozesa Brodersona, która została wydana w Moskwie w roku 1917, którą opracował nie kto inny jak Eliazar Lisicki w postaci, to jest takie specjalne wydanie, w postaci zwoju. Znamy również normalne drukowane formy tej książki. Jest to książka drzeworytnicza z elementami tradycyjnymi, która jeszcze do tego akwarelą jest barwnie zdobiona. I w tym duchu rękodzieła, chociaż formalnie no, najczęściej odbiegającą od tego pierwowzoru formą, są produkowane trzy czy cztery książeczki, które ukazały się wszystkie, jeśli dobrze pamiętam, w Łodzi. I wszystkie są ilustrowane przez kobiety. Pierwsza to książeczka w języku niemieckim. Ta jest tutaj Heima Króla, akurat widzimy. Heima Króla, tak, którą zilustrowała Ester Król. W sensie Karp, Karp, tak. Ester Karp, Heima Karp, a Ester Król ilustrowana. Ilustrowana, ona też przygotowała tutaj w sensie alfabet, to znaczy to jest te czcionki, także to jest też jej ręczna robota, także w tym sensie ta handicraftowość, o której mówił Piotr, tutaj jest bardzo, bardzo wyraźna w tym projekcie i w kolejnym Idy Braune-Równy, który też jest ilustracją do kolejnego poety Dawida Zytmana, gdzieś tam orbitującego wokół tej grupy Jung Jidysz. I one są, jak Państwo się przyjrzycie, one są bardzo podobne, w sensie, jeżeli chodzi o idiom wizualny, a każda opracowała inna artystka, i trzeci właśnie, to jest też ciekawe, bo trzeci wychodzi po niemiecku. Tak, i odbiega nieco stylistyką, ja bym powiedział, że jemu jest bliżej do Berlina niż do Warszawy, aczkolwiek wydane wszystko w Łodzi. Więc wiersze poetki, artystka, poetka, bardzo ciekawe środowisko, które też w Berlinie, zdaje się, spędzało dużą część lat 20. W takim silnie komunizującym
środowisku. Karolino, zostało nam 15 minut. To myślę, że przejdziemy do jak daleko, tak blisko, nie? Że już będziemy... Tak myślę, że od razu przeskoczymy. Przeskoczmy do jak daleko, tak blisko, bo mówiliśmy o wyjątkowości, prawda? O czymś, co miało być odróżniające, wyjątkowe, ale jednocześnie no, życie kulturalne nie jest takie proste i formy artystyczne też nie są aż takie zero-jedynkowe jak w informatyce, więc tutaj mamy szereg takich przykładów, które pokazują na różnego rodzaju przenikania, osmozy albo po prostu adresowanie komunikatu do różnych publiczności. No ten pierwszy to jest bardzo ciekawe, to są dwóch wydawców żydowskich, tutaj po tej stronie Państwo widzicie wydawnictwo Kulturligi, to jest oryginał żydowski Józefa Patoszu in Polische Wälder w Lasach Polskich, to jest rzecz taka żydowska narracja o powstaniu styczniowym, które stało się pierwszym sukcesem komercyjnym też Kulturligi, bo 3,5 tysiąca nakładów się rozeszło bardzo szybko. W Stanach Zjednoczonych ta książka wyszła rok wcześniej, nie cieszyła się takim powodzeniem, także też to pokazuje, gdzie był rynek na te publikacje. Po czym w kolejnych dwóch latach ukazało się w sumie około chyba 10 czy ponad 10 wydań tej powieści. I tu obok tłumaczenie autorstwa Saula Wagmana, to jest brat Adama Warzyka, tłumacz z literatury jidysz na polski. To nie był aż taki sukces, Gitlin nie miał aż takiego sukcesu z tym polskim wydaniem, natomiast to była książka ulubiona, czytana przez nacjonalistów polskich i w prawicowej prasie często komentowana. I tu widać tę próbę zrobienia z polskimi, to jest ciekawe, w sensie poddania tej samej próbie, którą się poddaje to liternictwo rzeczywiście hebrajskie, po polskiego alfabetu, dużo mniej jednak udaną. Tak, a jeszcze dodam, Karolino, że tutaj widzimy prawdopodobnie powód irytacji Henryka Berlewiego. Tak, wyraźnie. Najwyraźniejsze być może, jeżeli przypomnicie sobie Państwo, albo ja mogę tak to zrobić bardzo szybko. To, co żeśmy tutaj widzieli, jeżeli Państwo tego też pod okiem nie macie. No i dalej idziemy. Idziemy dalej. No, dalej można powiedzieć, że ekspresjoniści jeszcze w tym swoim takim właśnie uformowaniu ekspresjonistycznym, właściwym terminowi, byli bardzo blisko ekspresjonizm żydowski z ekspresjonizmem skupionym w Poznaniu. Była planowana wspólna wystawa, co do której nie mamy pewności, czy ona w końcu się odbyła, czy się nie odbyła. W każdym razie była zapowiadana i w piśmie Zdrój były również przedrukowywane grafiki artystów żydowskich. A tu Karolina znalazła bardzo ciekawy przykład dwujęzycznej takiej produkcji. Tak, bo żeśmy tutaj, w sensie to jak daleko, jak blisko, tam mieliśmy tłumaczenie, tu też mamy taką dwujęzyczną, bo to też jest pytanie oczywiście o odbiorców, czy to było te tłumaczenie literatury żydowskiej z jednej strony do zasymilowanego czytelnika żydowskiego, z drugiej strony ewidentnie do czytelnika polskiego też adresowane. Tutaj mamy takie wydanie dla szkół żydowskich podwójne w języku polskim i w języku hebrajskim tym razem, Rafaela Gutmana. To, co tu jest ciekawe, to z jednej strony, jak Państwo tak spojrzycie, to rzeczywiście to są równoległe wydania, niemal lustrzane odbicia, natomiast to, co się dzieje tu w czcionkach, tutaj mamy, widzicie Państwo, Haima, to jest jedna w sensie to jest taka pierwsza rzeczywiście nowoczesna, taka w duchu, że tak powiem, Neue Typografii powstała czcionka hebrajska, zaprojektowana i odlana w Warszawie na Rejtana 16 przez Jana Lewita, o którym jeszcze za chwilę. I tutaj ta nowoczesna, rzeczywiście taka brutalnie nowoczesna aż czcionka zderzona została, czego nie ma w tej polskiej wersji, z krojem, który jest właśnie tym pismem, tym co się nazywa ktaf stam, czyli nawiązującym do tego kroju, czy tego pisma, którym się pisze teksty tradycyjne w tym właśnie torę. Także to wydaje się tutaj ciekawe, ten, że tak powiem, ta równoległość, a jednocześnie rozbieżność i gdzieś te idiomy graficzne, które nie są wzajemnie do końca przekładalne. Następny przykład można skomentować bardzo krótko. No to jest raczej jakiś przykład dobrego interesu.
A więc biblioteka groszowa, która była sama w sobie dobrym interesem, bo można było mniej niż za złotówkę, czy to za 25 groszy, czy za 90 groszy, za 75 groszy kupić książeczkę, ale z drugiej strony widać, że to jest bardzo podobny pomysł na projekt graficzny zarówno dla czytelnika polskiego, jak i czytelnika żydowskiego. Być może to musimy jeszcze przestudiować. Produkcje wychodziły spod tej samej strzechy wydawniczej, która dostarczała takiej pulp literature, pulp, może nie fiction, ale jakieś takie paradokumenty czytelnikom po obu stronach rynku. Tutaj jest o procesie Macocha akurat, morderstwo w kościele. Zauważyliśmy, że po żydowsku 30 groszy, a po polsku 25. Ale to pewnie zależy od tego, kiedy to było wydane, bo jednak nie, inflacja, to żart mój. Inflacja była. Natomiast tutaj króciusieńko, znany dość dobrze ludziom, którzy zajmują się grafiką użytkową polską, Artur Chorowicz, który po lewej stronie w wersji żydowskiej, po prawej stronie, jak widać, bardzo sarmackiej, a tutaj to wydanie Wellsa można by było przypisać i do jednej, i do drugiej, że tak powiem, strefy kulturowej, jak to woli. No, zabawne dosyć zestawienie, bo tu Henryk Berlewi, bardzo nietypowy, który mierzy się z jakimś obrazem polskości. Karolina, może powiesz słowo o tej książce tylko. Tak, no bo to jest książka, która zresztą też do jakichś tam polskich, w sensie legend, bo to się nazywa sama w krainie Wisły, tak, i nawiązuje do polskich legend, także ten cytat, że tak powiem, z tych takich nowo cytat, czy w zasadzie nawiązanie graficzne do polskiego folkloru interpretowanego nowocześnie, nie jest tutaj przypadkowe oczywiście. Tutaj miejsca, tak, po prawej. Tak, żeby tutaj jako kontekst wizualny. A teraz coś zupełnie inna bajka, to znaczy Henryk Berlewi, który, tu powtarzamy tę okładkę tomu Legion Talfira, tak, który właśnie stosuje metodę, która ma być metodą uniwersalną, a więc i polską, i żydowską, i jaką kto chce, a mechanofaktura, która jest takim, powiedzmy, typograficznym Lego, który daje się zastosować w różnego rodzaju już to rozwiązaniach projektowych, już to pracach plastycznych po prostu. To jest Henryk Berlewi najbardziej uniwersalny, jak tylko można. I szybciutko. To takie niespodzianki. Tak. Tutaj mamy Franciszkę Temerson w wersji hebrajskiej, to znaczy ilustratorkę elementarza hebrajskiego, no i wersji lepiej Państwu pewnie znanej jako ilustratorkę polskich tekstów, i ta sama sytuacja tutaj z Jerzym Himmelfarbem i tutaj ilustrującym podręcznik, znów elementarz hebrajski, a tutaj wiersz Brzechwy. Najbardziej pewnie znany Państwu, to mówiłam, że wrócę do Lewita, bo oni razem z Lewitem, tym twórcą Czcionki Chaim, stworzyli firmę i współpracowali razem i ilustrowali najbardziej to może słynny ich projekt, to jest lokomotywa Juliana Tuwima. Wydawcy żydowscy również oczywiście publikowali w języku polskim, i to zarówno z myślą, jak o polskich Żydach, którzy po prostu woleli czytać w języku polskim, bo go lepiej znali, ale również czytelników polskich. I tutaj pojawiają się rozmaite pomysły graficzne, które mają taką żydowskość tych publikacji podkreślać, z dość szeroką gamą artystów związanych z tymi środowiskami, o których już była mowa. Ale nie tylko tutaj mógł nieżydowski czytelnik, czy człowiek, który się kulturą interesował, oglądać tego typu projekty, ale również mógł je widać po prostu na ulicach, prawda? Ponieważ tu na plakatach, na słupach i na płotach spotykały się rozmaite języki, a tu widzimy kilka tylko plakatów żydowskich, jeden reklamujący Teatrzyk Ararat, drugi plakat sportowy, nie jestem pewien, kto jest jego autorem, natomiast ten po prawej, plakat dla Teatru Młodych jest wykonany przez Michała Gruszkę, takiego bardzo zdolnego, ale całkiem zapomnianego, zdaje się, artystę.
To jeszcze tylko dopowiem, bo to jest ciekawe, że widzieliście Państwo, że to projektowanie graficzne żydowskie w sensie ma różne idiomy, poza tym ekspresjonistycznym, poza tym jakimś też takim nawiązującym jeszcze do wcześniejszej epoki, do Art Nouveau, a te rzeczy produkowane, że tak powiem, na rynek polski, czy dla odbiorcy również polskiego, one są dużo bardziej często, no, nie da się tego tak jednoznacznie powiedzieć, ale tradycyjne, to znaczy dużo próbują stworzyć coś tak właśnie, tak wizualnie, coś, co jest łatwo identyfikowane jako żydowskie, co strasznie jest obiektem też dyskusji, na przykład w tej sferze kultury jidysz, strasznie się o to różni intelektualiści wściekają, że tworzy się coś takiego, właśnie jakąś taką żydowskość wydestylowaną, prawda, na eksport dla nieżydowskiego odbiorcy, która się składa z dybuka, z jakiejś tam menor i z paru jeszcze innych elementów. I to jest coś, co być może warte jest też dalszego namysłu i rozwinięcia. No i może na koniec jak epilog, to ciąg dalszy epilog. No tutaj w zasadzie powinniśmy już chyba powiedzieć tylko tyle, że wojna to wszystko niszczy i miażdży, ale nie kończy. Także jakiś ciąg dalszy tej historii trwa, ale ponieważ zostały nam 4 minuty do końca naszego spotkania, to może damy szansę na to, żeby ktoś przynajmniej mógł zadać jedno pytanie. A ty jeszcze chciałaś coś pokazać, Karolino. Tak. Ja nie wiem, czy... Słychać mnie, bo przestało mnie być słychać, tak? Czy to się tak skończy tak równo za godzinę? Myślę, że rozumiem, że tak równo nie odetniemy Państwa i pozwolimy zadać kilka pytań. Ja chciałam Państwu pokazać coś, co możecie Państwo znaleźć w bibliotece, Centralnej Bibliotece Judaistycznej, którą stworzył Żydowski Instytut Historyczny. Te różne dokonania, czy też później raczej takie, że tak powiem, wernakularyzacje i tych idiomów nowoczesnych, graficznych, możecie Państwo śledzić właśnie na zdigitalizowanych kolekcjach Instytutu. Tutaj otworzyłam akurat kolekcję, tutaj macie Państwo kolekcję, akurat kolekcję pism w języku jidysz. I chciałam Państwu między innymi, tutaj jedno z moich ulubionych, to jest ilustrowany polski Manchester, Illustrator Polisher Manchester. Tutaj otworzę jeden taki przykład, akurat z reklamą Dobrzyńskiego, też gdzie się te polskie i polscy i żydowscy graficy i projektanci spotykają na jednej stronie i to można przeglądać i tutaj w sensie dalej eksplorować, tutaj już takie mamy takie popłuczyny po konstruktywizmie, jakieś takie markowane raczej, które stały się zupełnie typowe dla prasy tamtego okresu. W każdym razie ta kolekcja nie tylko druków jidyszowych, także druków hebrajskich i polskich jest dostępna na stronie cbjjhi.pl do dalszego eksplorowania. Tutaj też będziecie Państwo mogli znaleźć, uwaga, właśnie Berlewiego, o którego żeśmy pokazywali, także bardzo różnego rodzaju pisma i popularne i wysoko artystyczne i tutaj widzicie Państwo ten konstruktywistyczny idiom, ale także szereg różnych innych eksperymentów od początku XX wieku do powojnia, tak jak myśmy tutaj zatoczyli ten krąg, nie wiem, czy krąg, to nie był krąg. Na pewno doszliśmy do momentu, kiedy można zadać pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pytania, jeśli dobrze pamiętam, należy zadawać przez czat i tutaj to jest moderowane przez gospodarzy naszego spotkania. Karolino, kochana, czy powiesz? Wyłączyłaś swój dźwięk chyba. No tak, to znaczy jeżeli chodzi o polskie tutaj, to polecam przede wszystkim pracę profesora Jerzego Malinowskiego i Renaty Piątkowskiej, Tamary Sztymy, także, czyli to jest to kolejne pokolenie, że tak powiem, badaczy sztuki żydowskiej
a takim ojcem, założycielem tych badań współczesnych we współczesnej Polsce jest właśnie Jerzy Malinowski. Tu kolejne publikacje tych autorów można śledzić, też publikacje towarzystwa, które wydaje kolejne też tomy zbiorowe pokonferencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, bo to sztuka żydowska w XIX i XX wieku to jest strasznie szeroki temat, więc poza Polską, jeżeli chodzi o na przykład o Kulturligę, to Hillel Kazowski jest takim, że tak powiem, autorem, który szczególnie, w sensie wiele ciekawych, też czasem podstawowych, ale ważnych, bo to też są też taką mają formę katalogu i łatwo dostępnego, że tak powiem, można po prostu te publikacje sobie łatwo przejrzeć. Z takich publikacji, które jeszcze ważnych, dotyczących tego, co myśmy tu pokazywali, no to już dosyć stara, ale z wystawy w Paryżu poświęconej właśnie żydowskiej awangardzie. Także tę publikację Futur Attentier bym polecała. Cóż jeszcze? No są jeszcze takie... Nie wspomniałaś o swojej antologii. No moją antologię rzeczywiście, to też można coś tam się dowiedzieć z niej, to jest Warszawska Awangarda Jidysz, gdzie się znalazły teksty programowe awangardy tej związanej, autorartystów związanych z warszawską awangardą. Jak ta lokalizacja, myśmy tu Państwu się starali pokazać, jest w jakimś sensie, że to są artyści, którzy przez pewien czas, krótki okres działali w Warszawie, ale działali też wcześniej w Kijowie, działali w Moskwie, czy później w Berlinie, także ta warszawskość jest tutaj bardzo umowna, więc tutaj można do tej publikacji zerknąć. Jeżeli chodzi o Jung Wilnę, mamy opracowanie Joanny Lisek, które dotyczy głównie literatury, te problemy sztuki tam są potraktowane troszeczkę, w sensie mniej dokładnie, natomiast o informacje o grupie tam można również znaleźć. I teraz wiem, że powstaje duża publikacja poświęcona grupie Jung-Jidysz. W tej chwili zostały wydane w Łodzi, reprint został zrobiony z czasopisma tej grupy w języku jidysz i przełożony w całości na język polski. Jest do ściągnięcia w PDF-ie, także również zachęcam. Również materiały z wystaw robionych przez Muzeum Sztuki od tej wystawy z 2010 roku, robionej przez Jarosława Suchana, Polak, Żyd, artysta, tożsamość i awangarda. Przez kolejne też publikacje, które w roku awangardy, których było cała mnogość, a aż do ostatnich takich, jeżeli chodzi o najbardziej ekscytujące dla mnie takie publikacje teoretyczno-materiałowe, łączące właśnie świetnie taką teoretyczną perspektywę z analizą materiału, to jest praca Piotra Słodkowskiego poświęcona Henrykowi Sztręgowi Włodarskiemu. Nie wiem, to nie wyczerpuje niestety tematu, ja bym tak mogła długo, ale starałam się tylko te publikacje, które tego terenu, o którym żeśmy mówili, bardziej dotyczą. Ja tutaj nie bardzo umiem odpowiedzieć na to pytanie, chyba też i dlatego, że trzeba pamiętać, iż Henryk Berlewin wyjechał do Paryża dość wcześnie i on w zasadzie w drugiej połowie lat 20. przestał być uczestnikiem, takim żywym uczestnikiem od połowy lat 20. życia kulturalnego na miejscu w Polsce. W zasadzie do lat 60., 60. któregoś roku, kiedy powraca z wystawą, którą wówczas organizuje, jeśli dobrze pamiętam, Zachęta, duża, duża wystawa. To jest taki wielki comeback, gdzie on przyjeżdża jako ojciec op artu, robiona jest świetna sesja fotograficzna z młodymi modelkami itd., itd. Ale widać, że już wówczas Henryk Berlewi jakoś rozminął się ze swoim czasem i to środowisko, które było mu bliskie 40 lat wcześniej, czyli środowisko Henryka Starzewskiego, żyjących jeszcze wówczas ludzi związanych z Galerią Foksal, niezbyt chętnie z Henrykiem Berlewim nawiązuje znowu kontakt. On się spotyka tutaj z Anatolem Sternem, z takimi starymi towarzyszami broni. Natomiast no, praktycznie od połowy lat 20. znika trochę z horyzontu i zajmuje się nieco inną twórczością we Francji. Tak, powstała jeszcze
przepraszam, muszę tutaj z dźwiękiem coś zrobić. Tak, stała jeszcze zanim powstało państwo Izrael. To jest ten sam czas, ta nowoczesna typografia hebrajska jest wykorzystywana również przez ruch sionistyczny i jest wykorzystywana również w Palestynie w tworzeniu, że tak powiem, nowej ikonosfery, nowego wówczas o Jiszuwu, czy właśnie osadnictwa żydowskiego, a później nowego państwa. I ten Chaim, o którym wspominałam, jest jedną z takich czcionek, które definiują ikonosferę Izraela do dzisiaj, aż najpierw Chaim, wcześniej powstaje w 29 ten klasyczny Chaim, potem powstaje w latach 30 Chaim ściągły i one do dzisiaj na przystankach, plakatach funkcjonują. Polska nie jest jedynym miejscem, to znaczy w tych rozważaniach o nowoczesnym projektowaniu graficznym w Izraelu bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, co dzieje się w Niemczech. Niewątpliwie to, co się dzieje w Niemczech, jest niezwykle ważne i tam powstaje też pierwsza taka nowoczesna Franz Rühl czcionka i kolejne projektowane przez Franciszkę Baruch czcionki. Natomiast zapoznaje się, ta rola tego ośrodka polskiego jest ciągle niedostatecznie rozpoznana, chociaż akurat Lewit ostatnio, dzięki publikacjom wydanych tutaj przez Charakter między innymi, jakoś tam swoje miejsce odzyskał. Także oczywiście powstaje też w Izraelu i w Ameryce do dzisiaj, w sensie to jest jakiś naturalny rozwój żydowskiej grafiki w różnych językach, bo jak myśmy Państwu pokazywali, jest to grafika różnojęzyczna, myśmy się skupili na tym najbardziej niewidocznym, być może w popularnym odbiorze tej sferze języka jidysz i hebrajskiego, ale pokazywaliśmy też to projektowanie żydowskie w publikacjach polskich i też te przejścia pomiędzy różnymi sferami, to samo dotyczy czy Izraela, czy Ameryki. Izrael jest też krajem wielojęzycznym, także tam nie ogranicza się to tylko do kwestii języka hebrajskiego i publikacji hebrajskich. To chyba. Czy katalog pytań się nam na tym wyczerpał? Jeśli... Ach, lista artystów. Będzie dostępna, Karolino, w nagraniu? Nie wiemy tego jeszcze. To znaczy jeszcze nie wiemy, czy będzie nagranie udostępnione. Też myśmy rzeczywiście tak bardzo szybko przelecieli, bo się rozgadaliśmy, to jest mea culpa, na początku. Tak, to znaczy, jeżeli nie w jednej formie, to w drugiej, być może też na blogu po prostu Instytutu jakiś krótki tekst powstanie. A my, jak Państwu mówiliśmy, to jest ogromny projekt, który chyba rzeczywiście zyska formę książkową ostatecznie, bo to się nie zmieści w artykule, więc prosimy Państwa, chyba musimy Państwa prosić o cierpliwość, też mamy dużo jeszcze zagadek do rozwikłania autorów, do zidentyfikowania, także to jest jeszcze sporo pracy przed nami tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie i życzymy miłego popołudnia chyba oraz zapraszamy na kolejne wydarzenia na Festiwalu Singera, zarówno w Żydowskim Instytucie Historycznym, jak i w innych miejscach. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.